Ekstraklasy kazała przypuszczać łódzkim kibicom, że i dzisiaj w meczu ze Stomilem Olsztyn łodzianie wygrają równie wysoko. Niestety biało-czerwoni, bo w takich strojach występowali widzewiacy, rozpoczęli mecz od ataków dość częstych, ale nieporadnych, czytelnych dla przeciwników i nieskutecznych. Strzały Pikuty, Czerwca albo mijały bramkę, albo padały łupem bramkarza Stomilu Jarosława Felika. Stomil bronił się wszystkimi siłami. Dopiero w 20 minucie Adam Zejer oddał pierwszy celny strzał na bramkę widzewskiego bramkarza. Przez całą pierwszą połowę Widzew nie znalazł recepty na pokonanie zmasowanej obrony olsztyńskiego Stomilu. Dopiero w drugiej części meczu niespodziewany strzał z dużej odległości Marcina Bogusia trafił w słupek, a potem piłka wpadła do nowych bramek na stadionie Widzewa. Innych sytuacji bramkowych nie wykorzystali Sławomir Gula i Bogdan Pikuta. Za to powiódł się kontratak Stomilu. Po podaniu Zajączkowskiego Baca pokonał Woźniaka. Widzew wygrał jednak 2-1, a to za sprawą Andrzeja Michalczuka, który strzelił silnie, piłka odbiła się od Jankowskiego i wpadła do bramki Talika.